witajcie. Temat, który chciałbym dziś poruszyć w tym odcinku, chodzi za mną już od dłuższego czasu. W zasadzie, jeżeli ktoś prowadzi kanał, powiedzmy, bilardowy, to powinien być pierwszy temat. Jakiekolwiek nauki gry w bilard. Oczywiście materiał, jak zawsze podkreślam, jest w sumie przeznaczony dla totalnych amatorów, jak również dla graczy typowo, jak ja to nazywam, piątkowych czy sobotnich. A mianowicie chodzi o mostek. Mostek otwarty, mostek zamknięty. Wielokrotnie zdarza mi się przy kimś być, czy komuś coś tłumaczyć i dochodzi do sytuacji, gdzie tłumaczysz jak chłop krowie na rowie, a dostajesz komentarz, a bo mi tak wygodniej, bo tam ręki nie umiem tak ustawić, czy tak ustawić. Dlatego też skłoniło mnie właśnie takie podejście niektórych graczy, zwłaszcza początkujących, by pokazać, uświadomić, dlaczego jest to ważne, dlaczego dobrzy gracze na tych słabszych wywierają pewien nacisk, próbują wytłumaczyć różnego rodzaju zależności. To też chciałbym nie tylko powiedzieć, bo temat ten można zamknąć w jednym zdaniu. Trzymaj mostek sztywno, tak aby się ta dłoń, by ten kij się nie ślizgało, nie pracowało na ręce. Ręka ma być sztywna i w zasadzie koniec. A dlaczego, co i jak, jaki wpływ, krzywe trzymanie mostka, kolebotanie się dłoni na stole ma na uderzenie białej bili, chciałbym to właśnie Wam pokazać. Temat mostka oczywiście może się wydawać prozaiczny i wręcz nie ma co tu dużo mówić, ale z tego co widać na stołach bilardowych w klubach, niestety temat ten jest cały czas niedociągnięty, niedouczony, niezrozumiały, stąd też właśnie pomysł na nagranie tego odcinka. Także zapraszam. W zasadzie teoria mostków jest dość prosta. W literaturze można wyczytać, na filmach, jakichś tam poradnikach można obejrzeć, że rozróżniamy dwa typy mostków, zamknięty i otwarty. Różnią się one po prostu ułożeniem dłoni na stole i uchwycie bądź nie uchwycie kija bilardowego na szczytówce. Oczywiście spotkać się możecie z różnymi ustawieniami dłoni. To też postaram się tutaj pokazać pewne niuanse, jak ustawić dłoń do danego zagrania, kiedy można kij, że tak powiem, objąć dłonią, palcem, bądź po prostu z prostej dłoni zagrywać bile. Mostek otwarty to jest nic innego jak położenie dłoni, spięcie kciuka do reszty palców, do palca wskazującego, położenie kija i prowadzenie szczytówki po tymże takiej literce, nazwijmy to V. Oczywiście możecie zauważyć, są gracze, którzy robią tak palce, no tak, tak palce, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby ta dłoń była sztywno położona, czy tak na przykład, o, i wtedy mówimy o mostku otwartym i oczywiście sztywnej, niepracującej, niekoleboczącej się dłoni. W tym momencie możemy już zagrywać naszą bilę. Mostek zamknięty jest bardzo podobny do mostka otwartego, z tym, że jeden palec obejmuje szczytówkę. Kiedy stosujemy taki mostek, no, są gracze, którzy grają tak nałogowo, są gracze, którzy wykorzystują ten mostek tylko do pewnego typu zagrań, zwłaszcza z tego, co ja się tam spotykam między znajomymi, kolegami czy gdzieś na forach, do dłuższych zagrań, a to dlatego, że szczytówka jest bardziej jakby zaciśnięta i to mocne uderzenie powoduje, że ten kij nie zapracuje nam na tej fałce, a będzie trzymany poprzez zamknięcie, zrobienie takiego oczka. Uderzenie wyprowadzone jest nieco celniej. Także zademonstruję w tej chwili, jak układać tą dłoń do mostka zamkniętego. No, próbując nauczyć kogoś, zauważyłem, ludzie mają z tym problem. Mostek zamknięty, kładziemy dłoń sztywno, dobrze przylegającą do podłoża i teraz tak, ściskamy, tak jakbyśmy chcieli zebrać kurz albo ściągnąć to sukno. Ściskamy cztery palce, podnosimy palec wskazujący, dotykamy kciukiem naszego
palca chyba serdecznego i tu się tworzy takie oczko. Dla mnie przynajmniej fajnie jest tą rękę, tą dłoń lekko przekrzywić. Żeby ułatwić sobie ustawianie tej dłoni od razu jeszcze nad stołem, możemy objąć naszą szczytówkę, położyć od razu dłoń i mamy mostek gotowy. Teraz pokażę Wam kilka przykładów, jak radzić sobie z różnym ustawieniem wili białej na stole, czy przy bandzie, czy na środku, czy nad wilą, jak możecie po prostu pomagać sobie mostkiem, bo nie trzeba zawsze grać jednym mostkiem, trzeba sobie ułatwiać grę tak, aby było Wam wygodniej. Tutaj oczywiście Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że jeżeli jest dosyć dużo miejsca na stole, w miarę tak te wile porozbijane, po prostu możecie sobie grać mostkiem otwartym i miejsce na tą dłoń jest. Jeżeli zagrywamy na przykład znad bandy, często się zdarza, że biała wila stanie tuż przy bandzie. I co wtedy? Gracze oczywiście różnie rozwiązują temat zagrania, że tak powiem, dłoni z bandy. To też mogę Wam pokazać, jak ja to robię. Jeżeli mamy w jakiejś tam odległości tą białą wilę, możecie położyć sobie dłoń sztywno przylegającą do korony, zrobić tą fałkę i zagrywać. Można zrobić to w ten sposób. Są gracze, którzy oddalają się, kładą mocno, zaczepiają, opierają palce. Łokieć jest, powiedzmy, w locie, jest w powietrzu, ale z pewną dozą treningu ta dłoń będzie sztywna. Tak też można zagrywać. Też pewien rodzaj mostka zamkniętego przy takim zagraniu. Kładę kciuk, dostawiam palec serdeczny, kij kładę na stół, opieram o swoje dwa palce kciuka z palcem serdecznym, jakby obejmuję, nakładam palec wskazujący i tak też można zagrać. W tym momencie kij jest troszeczkę stabilniejszy, jest po prostu ten mostek powoduje, że ten kij nie pracuje na prawo, na lewo, na boki i tutaj możemy także zagrać. Ja taki mostek używam do rozbijania. Często się zdarza, że biała wila stanęła koło bandy, ale nie ma tu miejsca na mostek. Nie możemy położyć dłoni, a musimy zagrać wzdłuż stołu, wzdłuż długiej bandy. I co wtedy? No, gracze różnie kombinują, ale bardzo prosto możemy sobie poradzić, niekiedy modyfikując dwa ze sobą mostki. Ja pokażę, jak ja wykonuję taki mostek do tego zagrania, a robię to na dwa sposoby, w zależności po prostu jak mi się dłoń ustawi, ułoży, czasami mam jakąś fantazję, tak zagrywam. Dwa palce, patrząc od najmniejszego palca, kładę na bandę, na górę stołu. Tymi dwoma palcami po prostu podpieram się na stole, na płycie. Robię znowu naszą fałkę. Odsuwam się na żądaną, na wygodną odległość i mogę uderzać. Mostek jest wtedy sztywny, mimo że tu mi się nie mieści dłoń. Tutaj sobie stawiam mostek i zagrywam. Jak wspomniałem, robię także drugi mostek, mianowicie zamknięty. Mały palec kładę na bandzie, tymi dwoma palcami się podpieram, kciuk dostawiam do palca serdecznego i obejmuję szczytówkę palcem wskazującym. I też można zagrać, ta dłoń jest stabilna, także możemy zagrywać bile. Oto kilka przykładów z eliminacji do Mistrzostw Polski, jak chłopaki w Gorzowie radzą sobie z mostkiem.
Jak widzicie, mostki można modyfikować, różne ustawienia palców stosować, różnymi palcami podpierać się bądź korzystać z korony, z bandy, tą rękę lekko wykrzywić. Najważniejsze jest w tym wszystkim, że ta dłoń jest bardzo sztywna i stabilna. Jeżdżąc na turnieje, oglądając różnych zawodników, możecie też zobaczyć, że grają z tak zwanych kostek. Kiedyś widziałem, znam dwóch ludzi, którzy grają. Spróbuję to zademonstrować jako ciekawostkę. Nie da się po prostu tak grać. Szacun dla tych ludzi, że taki rodzaj mostka potrafią wyprowadzać dobrze i grają naprawdę fajny bilard. Także zobaczcie mniej więcej, jak to wygląda. Ustawienie ręki na kostce. Oczywiście pięść złożona sztywno, dobrze, stabilnie, dłoń na stole i wykorzystujecie swoją fizjonomię. Wykorzystujecie swoje po prostu kosteczki na palcach. Mostek na kostkach można także modyfikować. Nie musi to być dłoń zaciśnięta, położona na stole. Grono graczy gra również w ten sposób, że sobie układają, rozciągają palce. Ten mostek jest wtedy stabilniej, łatwiej nam się pochylić. Przyznam się oczywiście bez bicia, że ten mostek z kciukiem pod spodem, no to naprawdę najwyższa szkoła jazdy, jaką sobie można w bilardzie wyobrazić. Natomiast z kostki zagranie chyba najłatwiejszy mostek, jaki może być. Ma tylko jedną wadę, no ta fałka tutaj jest troszeczkę mniejsza. Różnie ludzie, każdy człowiek ma inną dłoń. Jeden bardziej kościstą, drugi mniej. No różnie to wygląda, tak? Przeważnie między tymi dwoma palcami najczęściej się spotkałem, że między palcem wskazującym a serdecznym, że ludzie tutaj kładą ten kij i uderzają. No troszeczkę tutaj jest, w zależności od dłoni ten kij może się wysmyknąć. No to nie jest taka fałka jak na palcach, więc no tutaj taki malutki minus. Ale najłatwiejszy mostek do wykonania. Z mostkami zamkniętymi możecie się spotkać. Przeważnie gracze stosują, tak zauważyłem, do rozbić, gdzie to uderzenie, to pchnięcie kija jest na tyle mocne, silne, dynamiczne, żeby ten kij po prostu utrzymać w ryzach. No, stosują gracze mostek zamknięty. Ja do swojego rozbicia używam mostek, jak już wcześniej pokazywałem, taką a la hybrydę. Palec kciuk do palca wskazującego i obejmuję palcem kciuk do palca serdecznego. Przykładam kij i obejmuję palcem. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że to, co pokazuję, no, wydaje się bardzo proste, ale grono graczy, zwłaszcza początkujących, no, ma z tym problem, także uwierzcie mi, jeżeli troszeczkę poćwiczycie, jeżeli skupicie się parę gier dosłownie nad danym typem mostka, ułożeniem w danym momencie dłoni na stole, będziecie to robić z czasem z automatu, bez jakiegokolwiek zastanowienia i nie będzie Wam to sprawiało problemu. Także naprawdę no, trening, jeszcze raz trening, no jak cała gra oczywiście w bilard. Cały materiał, który chciałbym Wam przekazać, to co mam w głowie poukładane na temat mostka i nieprawidłowego trzymania i skutków, jakie później następują. No jest tego tak dużo, że postanowiłem zrobić dwa filmy. Oczywiście jak zawsze zaznaczam materiał dla amatorów, dla graczy piątkowych czy sobotni. Mam nadzieję, że troszeczkę udało mi się uświadomić, jak stawiać rękę, że udało mi się pokazać mniej więcej, jak to powinno wyglądać. No i oczywiście tego trzeba się trzymać, tak należy postępować. To jest element prawidłowej podstawy, jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom gry, tak by grało nam się lepiej, przyjemniej, stabilniej. Mam nadzieję, że materiał Wam się
podobał i z tego miejsca zapraszam na kolejny film, gdzie pokażę skutki złego, krzywego, nieodpowiedniego trzymania mostka i prowadzenia kija i skutków, jakie następują na białej bili. Także zapraszam na kolejny film i z tego miejsca na razie. Do zobaczenia. Cześć.